Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z budowy przyczepy. Dzisiaj, że tak powiem, dachujemy wózek w celu pospawania tutaj mocowań wywrotu. Jak widzicie, tutaj trzeba jeszcze to pospawać do ramy, a po prostu lepiej będzie się spawało, jak będzie trochę nachylone. No tutaj siłownik już został umocowany na takich dwóch teownikach. Co tutaj mogę jeszcze wam powiedzieć? Tutaj jeszcze będę musiał kawałek trochę wyciąć, żeby nie zawadzało. Otwory są tutaj zrobione, jeszcze będzie taka blacha dospawana, żeby to po prostu na większej powierzchni się spierało. No pospawane, jeszcze z drugiej strony trzeba pospawać, tutaj takie nieduże kliny dałem w razie czego, żeby to nie przewróciło, ale powinno być. Była próba pierwsza wywrotu, także wszystko się udało, to wam pokażę później na filmiku. Tam paka jest też jeszcze do spawania, a spróbujemy to przekręcić. Łańcuch zapięty, możemy próbować. Hamulec. A, jest siła. Dobra, udało się. Dobra, wystarczy tyle. Tyle wystarczy. Podłożę tam jeszcze pod te, pod koło. Pod koło podłożę. I będzie cacyk. Włączę na razie masę, bo będę to spawał czy coś. Co tutaj podłożyć? O. Teraz ręcznie zdachujemy już. Na pewności. Dobra, jest. No i tu muszę jeszcze, muszę pospawać tu i tam. Jesteśmy u pana Mateusza. Mateusz tu smarka. Czołem. Co ty tu mnie nagrywasz? A nagrywam. Dzień zwykłego dnia. Kurwa. Zrobiłeś? Zrobiłem. Zasiane. A rośnie. Jak? Rośnie. No to teraz rolnik siedzi w domu, a sam on rośnie. Tak. To tego karszera testowałem. Przyszedł ci? No i siła? No i 360 to jest taka siła, że aż kurwa drewno opietnie. Rwie. Rwie z dziury. Farbę z... Ściapka? No, trochę zerwało. Z felgi przedniej, prawej. Prawa. Prawa przednia, bo tam wiesz, ona była pomalowana, ja na to tylko pomalowałem tym lakierem, nie? Dobrze, żeś tam pewnie dostał. Sam tym lakierem. Nie, to z daleka. Chłopie, dojdzie ciśnienie, to podmuch wiatru by to zerwał, z kompresora. No, eleganckie te wstawki i już cacy jest. No coś działo, no, ale już nie chcę. Nie chcę ci się już rzeźbić, nie? Nie chcę mi się rzeźbić, kurwa, całe łapy mam popalone od tego wszystkiego. Ja też mam poparzone, ale od pola. Nie mogłem, chłopie, jak się kąpałem wczoraj, jak włożyłem ręce do wody, chłopie, jakby mnie palnikiem ziugali po łapach. Tak jak za łebka się biegało po ściernisku i później myłeś nogi. Tak, a tu piecze, nie? Bo porysowane całe nogi. No, to za glutek, ja ten tu się znalazł. No, to spawy, tu upadł. Ja no tu ładne, ale tam wy na tym, no, który tak, kącie. No to nie będzie widać. Siła, no i siła, no i jesteśmy u pana Mateusza. A więc tak to się prezentuje cała rama na tutaj już podwoziu. Może nie pokazywałem wam, jak tutaj jest zrobione to. A więc tutaj jest też dwuteownik wstawiony, zaspawany, dodatkowo takie blachy wzmacniające. I teraz będzie trzeba jeszcze tutaj przycykać te śrubki, żeby one się nie kręciły, bo wiadomo, jak pójdzie na to blacha, no to tu już nie będzie, że tak powiem, dostępu do środka, żeby jakiś klucz wsadzić czy coś, bo będzie taka delikatna mała szczelina. No i tak to się prezentuje. Później wam
pokażę, jak to kipruje. Tam mam jeszcze blachę już przyszykowaną na tutaj na dno i właśnie będę ją montował, także zobaczycie. Może uda mi się to właśnie skończyć dzisiaj i zobaczycie, jak już będzie podłoga zrobiona. Aż za duży ten siłownik, że tak powiem. Na wolnych obrotach. Kurde, ale będzie kiperek piękny. Podnosi. Druga sekcja wchodzi. Czwarta sekcja praktycznie trochę, bo tam już będzie zawadzał o dół siłownik, więc nie trzeba do końca tak jakby robić wywrot. Ale już będzie się zsypywać, o. Dachuje ładnie. No i dobra. Więcej tam nie można by tutaj, bo tutaj się będzie o siłownik spierał, o to. Można by tu jeszcze trochę to wyciąć. No i tu trzeba uważać w tym miejscu. No a tak to się prezentuje, taki skos. Także siła będzie. Trochę przeskok prac przy przyczepce. No nie miałem jakoś weny do nagrywania, no ale dzisiaj pokazuję, co zostało, że tak powiem, zrobione. A więc została założona już blacha na spód. Zespawałem pierwszą tutaj burtę przednią, tak ona się prezentuje. Będzie mocowana tutaj na takim ceowniku. Ta druga będzie po prostu przykręcana chyba na śrubki i tu w razie czego jeszcze dorobię profil, żeby stabilniejsze to było, żeby tam troszeczkę po prostu wchodziła tutaj do środka. Przyspawane tutaj na dwie śrubki przymocowane. I co tutaj dalej więcej? No i zrobiłem słupki. Słupki zrobiłem. Takie oto słupki. Tutaj się przykręca. Wyjmuje się. Obspawane jeszcze trzeba będzie poprawić. Wkładamy. Zakręcamy. Jeszcze tam drugą śrubę muszę dokupić. I tak to się prezentuje. Tutaj już jest kątownik. 50x50, bo słupki robię 50x50, ścianka czwórka. I mam tutaj ten zawiasy no, do dolnej burty, te mocowania, je trochę będzie trzeba troszeczkę je przyszlifować, żeby tutaj ładnie pasowało, zgrywało się z burtą. No i co, pręty są. Tutaj mam pręty, niestety nie mogłem kupić u siebie na złomie takiego pręta FI22, więc musiałem niestety zamówić z internetu. Trochę to dość długo trwało, no i też przestoję z pracami. I tutaj moje konstrukcje Siber syp, jak to nazwać, no jest na razie jako prototyp, no ale coś takiego to będzie wyglądało. Wiadomo, że będzie trzeba dopracować jakieś jeszcze szczegóły. Będzie wspawany w burtę. To jest tylko taka podstawka, żeby można było to jakoś manewrować tym. No i co, nie wiem, chyba zacznę modzić kolejną burtę. Na co? No wiecie, jak się robi burty, także co wam będę pokazywał. Pokażę wam kolejny odcinek, jak już powiedzmy będzie cała paka zrobiona dookoła. Jeśli macie jakieś pytania czy coś, to wpiszcie w komentarzach, odpowiemy, jakie części czy coś, jak będzie trzeba. No i tak to się prezentuje. No mam nadzieję, że odcinek się wam spodoba z pracy. I to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku z remontu, albo jak to woli, budowy przyczepy. Także trzymajcie się, pozdrawiam was. Cześć!